Cześć, witajcie, ja jestem Monza, a w tym materiale pokażę Wam moje przygotowania do podróży jako filmowca w tych jakże ciężkich czasach, specyficznych czasach. Cóż, nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Okej, tak więc zacznijmy może od tego, co mnie interesuje. Podejrzewam, że większość osób, które kliknęły w ten film, co zabieram? Poczynając od puszek, w tym momencie nagrywam to Canon 90D, oczywiście go zabieram. Ze szkłem Sigma 1835, światło 1.8, chyba moje ulubione szkło. I oprócz tego jeszcze jest tam mikrofon Rode VideoMic Pro. Drugą puszką, jaką zabieram, jest Canon 80D. W tym momencie mam na nim szkło 18-135, również szkło Canona. Bardzo fajne, uniwersalne, nie jest jakieś genialne optycznie, ale robi swoją robotę. No i przede wszystkim chodzi tutaj o uniwersalność. Kolejnym szkłem, jakie zabieram, jest to Canon 70-200 2.8 Mark III. Genialne szkło. I ostatni obiektyw, Canon 10-18, szerokokątne, leciutkie, fajne, poręczne. Ok, jeśli obiektywy mamy za sobą, oczywiście kamery nie pracują na wodę, potrzebujemy baterii i to całkiem sporo, jak tu widzicie, leży tego troszkę. Ponadto GoPro, nie wiadomo kiedy się przydadzą, szczególnie, że będziemy kręcić fajne samochody, także myślę, że jak najbardziej wykorzystam ich możliwości. Oprócz tego dron, to DJI Mavic Air 2, sprawdzony w boju przeze mnie już wiele razy, spisywał się znakomicie, więc mam nadzieję, że i na tym wyjeździe jak najbardziej pokażę klasę. Jeśli chodzi o kamery stricte, to w zasadzie tyle. Tutaj mam jeszcze gimbal DJI RS-T2. Przesiadłem się na niego z rodziny M-ki, jestem niesamowicie zadowolony. Jeśli chodzi o oświetlenie, to zabieram dwa miecze. Myślę, że w zupełności takich nagrywek wystarczą. Oprócz tego mam jeszcze pilocik do zdolnego zwalniania migawki w aparacie. Na długich czasach świetna sprawa. Jeśli chodzi o takie jeszcze fotograficzne rzeczy, lampa błyskowa może się przydać, nie musi, ale lepiej mieć. Jeśli chodzi o statywy, taki mały statyw, leciutki. I jeszcze vlogowy klasyk. I Gorilla Pod. Ponadto mocowania na głowę do GoPro i na klatkę piersiową. Jakieś różnego rodzaju kabelki, czy to do telefonu, czy do kamer. Oczywiście zabieram też różnego rodzaju ładowarki, czy to do telefonu, czy do aparatu, czy do drona. Super jest to, że jeden i drugi kanał mają te same baterie, więc tutaj nie muszę się martwić. No i cóż, jeśli chodzi tak stricte o sam sprzęt do nagrywania, to w zasadzie wszystko. Chciałem, żeby to był taki w miarę minimalistyczny zestaw. No wyszło jak wyszło, ale nie wiem, czy coś bym z tego wyrzucił. Ewentualnie pewnie jeszcze coś tutaj dorzucę. Co prawda jeszcze jest trochę czasu, ale pasuje już zająć się ładowaniem całego sprzętu, żeby wszystko było w pełnej gotowości. Git. Dobra, teraz może zajmiemy się plecakiem, a w zasadzie jego wypełnieniem. Jak widzicie, nie jest to nic specjalnego, jest to jakiś tam w miarę tani chiński plecak, który po prostu spełnia swoje zadanie. Zważając na to, że będę praktycznie cały czas miał aparat w rękach, kamerę w sumie pewnie też gdzieś obok siebie, to do plecaka tak naprawdę możemy spakować wszystko, czego nie będziemy używać w zasadzie cały czas. Dobra, wstępnie spakowałem to, co potrzebuję. Oczywiście jest to tylko takie, no właśnie wstępne spakowanie, nie ma tutaj jeszcze wielu rzeczy. Tylko mniej więcej chciałem zobaczyć, czy wszystko się zmieści, więc teraz muszę to wypakować. No i zaraz dobierzemy jeszcze parę rzeczy do tego. Zobaczymy. Kółem nie, bo jest u mnie tak niebieskie, że można by z łatwością zrobić podmiankę. Ale dobra, nie o tym. Chciałem zapytać, czy byłaby możliwość dokonać testu antygenowego w niedzielę najbliższą. Okej, dobrze, dziękuję. A czy byłaby szansa ewentualnie w niedzielę albo w sobotę, tylko że po południu? Okej, rozumiem, rozumiem. Dobrze, dziękuję. Tak jak się spodziewałem, testy są największym problemem tutaj. Aczkolwiek dzięki pomocy bliskich mi osób udało mi się mówić na niedzielę, za co bardzo dziękuję. Dobra, dopchałem jeszcze jedzenia i coś do picia. I wygląda to tak, ale myślę, że się zamknie mimo wszystko. No, poszło lepiej niż się spodziewałem. No, tak więc tak to wygląda. Udało mi się zapakować takie trzy bagaże. Dwa plecaki, walizka. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda wszystko.
Plus tak. Tutaj będzie GoPro, ja to teraz nagrywam. Mam taki prezent pod ręką. Zrobiłem nim jeden staty z kijek do GoPro. Jest ładowarka do Canona, jeszcze dojdzie ładowarka do telefonu. Tutaj kabelki. No więc tak to wygląda, wydaje mi się, że bagaży nie ma dużo. Idziemy tam na tydzień, także no zobaczymy. Jak możecie zobaczyć, nastała niedziela, więc już naprawdę niewiele dzieli nas od wyjazdu, gdyż wyjeżdżam z niedzieli na poniedziałek mniej więcej o 2 w nocy. Ale została jeszcze jedna rzecz do załatwienia, no muszę odbyć test. Tak więc cóż, no muszę się przebrać i lecimy. Okej, już jestem po teście. Wszystko poszło sprawnie. Sam test, w zasadzie nie ma się czego bać. Nie wiem, czemu się tak stresowałem. Wynik oczywiście negatywny, tak więc wszystko jest okej. Dobra, 2:30 na zegarku, moja taryfa zaraz powinna być, także zbieram się powolutku.